Szanowni Państwo, bardzo dziękując nam wszystkim za tak liczne przybycie, chciałbym serdecznie powitać Pana Prezydenta Lecha Wałęsę. Pan Prezydent jest ikoną Ruchu Solidarnościowego, tym jednym z dwóch nazwisk zapisanych drukowanymi wielkimi literami w historii Europy i świata w XX wieku. A dzisiaj jest w Białej Podlaskiej. Jesteśmy wdzięczni, że ten wolny świat, który zyskaliśmy dzięki przemianom ustrojowym, do których doprowadził kierowany przez pana prezydenta Ruch Solidarności, na świat nas otworzył i zwiedzając ten świat nieraz mieliśmy okazję odczuwać dumę, gdy z szacunkiem odnosi się do nas Polaków dzięki zasługom dwóch wielkich przedstawicieli naszego narodu. Świętego Jana Pawła II i legendarnego przywódcy Solidarności, pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Wałęsy. Dziękujemy pięknie, panie prezydencie. Ja dziękuję państwu, że swój wolny czas, nawet w niedzielę, chcecie poświęcić na dyskusję o tym, co się dzieje, co zauważamy w Polsce, w Europie i w świecie. Zapewne słyszeliście, bo ja wszystko nagrywam i puszczam w świat, a więc moje wypowiedzi na te tematy już chyba słyszeliście, więc wiele będę wam powtarzał. I pierwszą rzecz, którą powtarzam, to chyba zdajecie sobie sprawę, że nasze pokolenie zakończyło wielką epokę podziałów Europy i świata. Panie prezydencie, zapraszam w takim razie, usiądźmy. Szanowni państwo, ja nie zmieniam mojego zdania. Wtedy mieliśmy wspólny mianownik, który nas łączył. Komunizm, Związek Sowiecki, chęć zmian. To były wszystkie grupy. I księża, i elektrycy, i profesorowie. Wspólny mianownik. W Leczniku każdy miał co innego. I to było fajnie. Teraz straciliśmy przez tą demokrację, przez ten pluralizm, straciliśmy mianownik. I są różne interesy. Ten u tego kabista listy ma dobrze, więc nie będzie strajkował. Ten założył ten związek, tamten założył inny związek. To widzicie po strajku nauczycieli, że to się nie ma wspólnego, no nie ma niczego wspólnego. I czy można w tych warunkach, ja wam tylko mówię, żeby do myślenia, czy w tych warunkach można coś zbudować, kiedy nic nas właściwie nie łączy? Oprócz słów, oprócz tam chęci nas, ale tak naprawdę to nie. I dlatego dopóki nie wymyślimy, to nie liczmy na wielkie solidarności, na wielkie zorganizowanie, bo nas interesy podzielą, nas podzielą różnice, bo muszą nas dzielić, bo właśnie. Chyba, że znów zorganizujecie tak, jak ja mówiłem, żeby każdy obywatel wiedział, gdzie jest i pilnować porządku, żeby nie łazili od jednego do drugiego i wtedy będzie można myśleć nawet o wspólnym mianowniku, ale w takim, tak jak teraz, to nie. My musimy nadrobić straty właśnie braku przedsiębiorstw, zakładów i tak dalej, takich większych musimy nadrobić partiami i różnymi podziałami. Ludzie mądrzy, patrioci, musicie być bardziej aktywni. Idzie gra, jaka ma być Polska. Idzie gra, jaka ma być Europa. Idzie gra, jak nawet świat. I to zrobią, jak nie będziemy aktywni, nie będziemy uczestniczyć. To zrobią głupcy coś, ale to nie będzie nasze. Dlatego dajcie z siebie wszystko na te 5 lat, proszę was. Jak ułożymy, mądrze wyprowadzimy rozwiązania, to wtedy możemy sobie odpuścić. Bo nam dzieci, wnuki nie wybaczą. Powiedzę, tato, tacy byś mądry, zwyciężyliście i coście zbudowali. Będą nas przeklinać. Dlatego włączcie się. Jest szansa największa w sztafecie pokoleń. No ale poprawki musimy nanieść, bo ludzie się rozwijają płynnie, powolutku, ale jest czasami skok. I za naszego życia zdarzył się skok. Z podziałów, z państewek przeszliśmy, Europa, granice znosimy. I tu jest potrzeba dalej idących rozwiązań, a nie tych krótkich, nie tych dodawania, tylko mnożenia, skoku. I ten skok musimy my wymyśleć, my musimy go zrobić, a wtedy świat będzie mówił, nie tylko pięknie burzyli, ale zaczęli mądrą budowę. Jesteśmy w stanie, i to właśnie tu, nie w Warszawie, nie w Gdańsku, tu, bo tu się zajęliście pracą i tu widzicie te prawidłowe myślenie.
tam jest myślenie innego typu, wiem, bo tam mieszkam, a kiedy mieszkałem gdzie indziej, na wsi, o, to ładnie myśleliśmy i ładnie mówiliśmy, a w Warszawie, w Gdańsku nie tak. Chcę serdecznie podziękować. Nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszego uczczenia, rozpoczęcia obchodów jubileuszu 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 roku. Szanowny panie prezydencie, jest pan pierwszym, najbardziej szanowanym ambasadorem naszego kraju. To pan gromadzi szeroką audiencję w salach wykładowych najbardziej prestiżowych uniwersytetów całego świata. To przed panem stają na baczność parlamenty najważniejszych krajów. A pan dziś stanął przed nami, mieszkańcami Białej Podlaskiej. Jesteśmy wdzięczni, nie zapomnimy. Stokrotne dzięki i 100 lat. Jako skromny wyraz naszej ogromnej wdzięczności, pan prezydent otrzymuje od mieszkańców Białej Podlaskiej pamiątkę w postaci herbu zwycięskiego Michała Archanioła, który jest również patronem pana prezydenta. Jeszcze raz pięknie dziękujemy.